Tak często słyszymy dzisiaj w mediach o problemach z rakiem, o problemach z nadciśnieniem, o problemach z układem krążenia, o problemach z układem wydolnościowym, krążeniowym i wszystkimi innymi układami, jakiekolwiek tylko istnieją, łącznie z kostnym, stawowym i tak dalej. A w telewizji możemy zaobserwować po prostu multum reklam propagujących lekarstwa. Każdego dnia na każdym rogu czają się na ciebie trzy białe śmierci. Jest to cukier, sól i biała mąka. Co jest zastanawiające, że lekarze na przykład wysyłają ludzi do apteki zamiast do warzywniaka po całą torbę świeżych warzyw i owoców. Witaminy z tych produktów po prostu same w sobie już regularne ich spożywanie powoduje znaczące korzyści zdrowotne. Również wyeliminowanie produktów, o których wspomniałem przed chwilą, również prowadzi do wielu konsekwencji prozdrowotnych. Dlaczego w mediach nie ma nic na temat dietetyki, nic na temat odżywiania poprawnego i zdrowego odżywiania? Lekarze również pomijają ten temat milczeniem. Podejrzewam, że chodzi o jeden wielki kartel sprzedaży leków, ponieważ są to setki bilionów dolarów po prostu rocznie. A każdego dnia czają się na ciebie po prostu złowrogie substancje. Jeśli nie ograniczysz ich spożycia, to prędzej czy później trzy białe śmierci, takie jak mąka, sól i biały cukier, po prostu wynurzą się z kosą większą od tej. Jak się przed tym wszystkim uchronić? O tym w dzisiejszym odcinku. Oto są, mistrzu, substancje, które znasz na pewno bardzo dobrze, albo przynajmniej znałeś. Mam nadzieję, że na dzień dzisiejszy udało Ci się chociaż w części je wyeliminować. Po prawej stronie mam tutaj zwykłą białą mąkę, zwykła biała mąka pszenna. Jaki jest jej wpływ na organizm? Przede wszystkim podnosi bardzo szybko poziom insuliny. Wartości odżywcze takiej mąki są niewielkie dla naszego ciała, ponieważ są to tylko i wyłącznie proste węglowodany. Jest to tak zwany wypychacz żołądka. Bułka, czy chleb, czy jakiekolwiek pieczywo wypieczone z takiej mąki jest jedynie produktem, który wypycha Twój żołądek i nie ma większej wartości odżywczej, ponieważ proste węglowodany podnoszą Ci błyskawicznie poziom insuliny i za jakiś czas będziesz ponownie głodny, już pomijając to, że jedzenie takich produktów z białej mąki powoduje odkładanie się tkanki tłuszczowej. Jeśli oczywiście nie będziesz pilnował swojego bilansu kalorycznego, ale dla zdrowia taka mąka jest absolutnie niewskazana. Już nie mówię tylko o mące pszennej, bo oczywiście zwykła mąka biała też działanie ma podobne, czy mąka tortowa, czy wrocławska, czy jakakolwiek inna, tam gatunków jest 150, więc działanie jest takie samo. Kolejna rzecz bardzo popularna. Większość osób nie potrafi wręcz się bez tego obyć. Jest to biały cukier, zwykły cukier buraczany. Są to bardzo proste węglowodany, dostarczające błyskawicznej porcji energii. Spożywany w nadmiarze również powoduje błyskawiczne podniesienie poziomu insuliny. Jest to hormon, który odpowiada za odkładanie tkanki tłuszczowej. Poza tym znacząca ilość cukru w organizmie powoduje zwiększone ciśnienie krwi i 150 innych problemów. O cukrze było już w którymś odcinku wcześniej, także tam jest bardziej dokładnie na ten temat opowiedziałem. I trzecia rzecz to jest sól. I teraz nie ma znaczenia, czy mówimy o soli morskiej, czy o soli zwykłej, kuchennej. Jest to chlorek sodu, czyli najprostszy związek, jak pamiętamy, z chemii, jakikolwiek tylko może istnieć. Oczywiście sól jest związkiem bardzo potrzebnym, istotnym w gospodarce wodno-elektrolitowej naszego organizmu. Natomiast jeśli spożyjemy go, tą sól w nadmiarze, może dochodzić do znaczących problemów z ciśnieniem krwi, może dochodzić do nagromadzenia wody w organizmie, wody podskórnej,
i tak dalej, co może powodować taki lekko opuchnięty wygląd. I wtedy taka osoba myśli, że powinna schudnąć, że powinna zgubić tkankę tłuszczową, a tak naprawdę jej organizm trzyma mnóstwo wody, co jest spowodowane przez spożycie nadmiernej ilości soli. To powoduje dosyć poważne konsekwencje, jeśli chodzi o ciśnienie krwi i jeśli chodzi o nawodnienie i o gospodarkę wodną. Także Światowa Organizacja Zdrowia, z tego co ja wiem, zaleca spożycie nie więcej jak 5 gramów soli dziennie. Najgorszym, co może się przytrafić, jest połączenie tych dwóch rzeczy, takich jak mąka z białym cukrem. Ma to miejsce na przykład w wyrobach piekarniczych, takich jak drożdżówki, pączki, innego typu przekąski. Ma to miejsce w ciastach, tortach i tego typu sprawach. Dlaczego to połączenie jest tak niezdrowe? Biała mąka to źródło bardzo prostych węglowodanów. W połączeniu z cukrem, które też są po prostu bombą kaloryczną i węglowodanową. Sprawdź sobie w internecie, ja już, żeby po prostu zachęcić cię do przeszukania pod własnym kątem czegokolwiek, sprawdź sobie w internecie kaloryczność mąki. Zobacz, ile 100 gram mąki ma kalorii. I jeśli twoja żona, dziewczyna, narzeczona albo matka będzie robiła tort albo jakiekolwiek ciasto, to zapytaj jej się, ile używa mąki, ile używa cukru i zobacz, ile w tym cieście ląduje cukru i mąki. Zobacz też, ile ląduje innych składników, bo na przykład jajko w takim cieście jest oczywiście bardzo dobrym składnikiem, natomiast jajka jest tam niewiele. Bo ja taki tort na przykład z jakąś masą, jest to w zasadzie sama mąka z cukrem i z tłuszczem. Jest tam jeszcze tłuszcz i to ten najgorszy. Dlaczego na przykład to połączenie jest takie niedobre tego cukru z tą mąką? Zazwyczaj w takich batonach, czekoladach czy innych słodkich przekąskach, takich ogólnołatwo dostępnych w sklepach, występuje tam jeszcze tłuszcz roślinny i to ten najgorszy, utwardzony. Ponieważ coś musi to wszystko zespajać, te składniki tego batona. Jest tam jeszcze kakao i tak dalej, ale tych zdrowych składników jest tam jak na lekarstwo. Dlatego też mąka w połączeniu z cukrem i z utwardzonym tłuszczem roślinnym jest to po prostu dla twojego ciała żadna wartość odżywcza, jest to po prostu morderstwo w biały dzień. A jeśli jeszcze to wszystko popchniesz jakimś deserem lodowym, to można powiedzieć, że jesteś załatwiony. Tego dnia oczywiście. Twój układ krążeniowy i twój poziom glikogenu i tkanki tłuszczowej i wszystkiego i w ogóle wszystkie hormony zaczynają szaleć. Robi się jedna wielka burza hormonalna i na pewno taka sytuacja. Wszystkie hormony skaczą, insulina podnosi się, opada, podnosi, opada, podnosi, opada i w tej sytuacji wyrządzasz sobie wielką, wielką szkodę. Co może być alternatywą, jak wybronić się z tej sytuacji? To, że zrezygnujesz z białej mąki, nie musi wcale oznaczać, że zrezygnujesz z mąki i wyrobów piekarniczych ogólnie. Co tutaj mam na tym talerzyku numer 2? Po prawej stronie jest to mąka owsiana. Jej cena jest bardzo podobna do zwykłej mąki. Z tej mąki możesz przygotować sobie na przykład pieczywo, dodając jakieś pełne ziarna. Możesz sobie zrobić z tego bułeczki, możesz zrobić sobie ciasteczka. Możesz spróbować zrobić z takiej mąki tortille. Możesz też spróbować zrobić z tego sobie nawet ciasto do pizzy. Taka mąka bardzo powoli podniesie ci poziom insuliny i będzie bardzo powoli uwalniała energię, czyli te węglowodany są skompleksowane. Nie są to węglowodany w prostej formie. Następnie tutaj poniżej mam mąkę razową. Jest to mąka razowa żytnia z bardzo grubego przemiału. Można zobaczyć, że jej struktura jest taka gruboziarnista. No, jest to mąka, z której bardzo trudno wykonać coś takiego jak naleśniki. Oczywiście jest to możliwe, ostatnio próbowałem. Smakują na pewno troszeczkę inaczej niż tradycyjne, natomiast
Weź pod uwagę to, że no jest to mąka o bardzo dobrych właściwościach, stopniowo powoli uwalnia węglowodany. Można z takiej mąki również zrobić świetne pieczywo na bazie naprawdę prostych przepisów. Jej cena również nie jest jakoś porażająco wysoka, więc tutaj chociażby już te dwie mąki, to masz alternatywę, jeśli po prostu nie możesz bez mąki żyć. Kolejna rzecz, którą tutaj mam, to są otręby. To są akurat otręby pszenne, natomiast są różne rodzaje otrębów. Są jeszcze otręby owsiane, otręby żytnie, otręby pszenne itd., itd. Te otręby możesz wykorzystać na przykład jako panierkę do mięsa, jako panierkę do różnego rodzaju tam kotletów. Także jeśli chcesz odżywiać się zdrowo, to nie oznacza to, że musisz wyeliminować panierowane na przykład rzeczy, że musisz wyeliminować tartą bułkę, że musisz wyeliminować mąkę, bo możesz zrobić sobie panierkę do filetu z piersi kurczaka na bazie otrębów i na bazie na przykład mąki pełnoziarnistej, tej owsianej albo żytniej. I w tym momencie oprócz mięsa masz jeszcze fajną zawartość błonnika. Plus dodatkowa porcja niewielka białka w tych otrębach. Co tutaj mam poniżej? To jest słodzik, to są tabletki stevii. Bynajmniej nie są to żadne koksownicze środki, choć może tak wyglądają. To jest stevia, jest to naturalny słodzik bezkaloryczny. Można go dodawać bez umiaru, jeśli ktoś nie potrafi wytrzymać. Do herbaty, do kawy, do czegokolwiek tylko chce. Można to zgniatać, zrobić sobie z tego proszek i wykorzystywać go do różnych celów, na przykład do deserów, do zblendowanych owoców. Jeśli ktoś robi sobie deser owocowy, ja na przykład przyrządzam taki deser, używając blendera i wtedy świeże owoce albo mrożone owoce w blenderze rozdrabniam i wtedy, jeśli ktoś naprawdę jeszcze to jest dla niego za mało słodkie, to może pokruszyć sobie takie tabletki słodzika. Poza tym ten słodzik jest dostępny w sklepach nie tylko w tabletkach, jest również dostępny w postaci proszku. I wtedy pół łyżeczki czy łyżeczkę proszku można sobie spokojnie do wszelkich własnych deserów dodawać i wykorzystywać w ten sposób. Zawsze jest alternatywa. Nie trzeba po prostu ograniczać swojego życia do jakichś tam jednych produktów. Możesz te trzy najgorsze, które robią z ludzi po prostu ludzi otyłych. Po prostu niektórzy tyją nawet i nie wiedzą dlaczego. Zastanawiają się nad tym, trenują, biegają, uprawiają sport. Starają się pić dużo wody, ograniczają alkohol, piwo i tak dalej. A mimo wszystko nie mogą osiągnąć swojego efektu, nie mogą się odchudzić, bo nawet nieświadomie po prostu spożywają kombinację trzech tych najgorszych po prostu produktów, jakie kiedykolwiek istniały. Ja też całe życie kiedyś to jadłem nieświadomie. Są to produkty, które występują prawie we wszystkim. Bardzo trudno jest znaleźć produkty nie zawierające mąki, cukru albo soli. Takie czasy teraz mamy. Ale zawsze jest alternatywa. Decyzja po prostu należy do ciebie, a to jest w zasadzie tylko 1/50 różnych zdrowych, ciekawych produktów, które są dostępne, bo jest tego naprawdę dużo, tylko trzeba po prostu chcieć poszukać i chcieć po te produkty sięgnąć. A mówię, finansowo ja cię do niczego nie namawiam oczywiście, ale jeśli miałbym porównać koszty, to zakup zwykłych produktów, a zakup produktów zdrowszych, to jest naprawdę różnica niewielka. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału. Pozdro 600V i do zobaczenia następnym razem.